Czy stary? No, cześć! Słuchaj, może coś zjemy, coś zamówimy, jakieś piwko, coś? Dobra, zaraz zawołam. Barman! Barman! Barman, barman, tak go nazywali. Wszyscy się w osiedlu go bali, bo on był bardzo fantastyczny, mega, mega silnie fizyczny. Miał posturę, posturę SS-mana, każdy mówi, że też Genghis Khana. Miał buciki, co to za wyniki, pytajcie, pytajcie. Do Afryki nie leciał nigdy, nie leciał, nie. Bo mówi, że to głupi kraj jest, bo tam same czekoladki siedzą. Może, może coś nam powiedzą. Teraz nie żarty, już pan otwarty, ktoś tam zażyna w karty. Jest to Elek razem z Crispinem, tym zalewają się winem. Do baru wchodzi niezła dupeczka, fajna miniuba, a w rynku teczka. Ciekawe, na kogo ją przygotowała. Ach, ach, stanęłaby. Chcą mnie zamknąć za Balezego, mówi Crispin. Nic z tego, to był dzik i dzika natura. Gdzie jest moja fura? Ale jeszcze zapytam barmana, bo jeszcze noc nie przez pana. Nie będzie przez pana, bo wino huczy. Każdy mówi, że szuka kluczy. Ktoś pyta Crispina, czy ma fajki. Patrzy, a to czekoladka z Jamajki. Jakoś dziwnie tańczy, jakoś się uśmiecha. Każdy mówi, że to chłopak wiecha. Wiechu, wiechu, nie był rasistą, nie był nigdy też komunistą. Był po prostu chłopakiem z podwórka. Mówi, że to jego furtka stoi za rogiem i się błyszczy. Kto podskoczy, tego zniszczy.